Cześć, jestem Arket i witam Was w kolejnym odcinku serii Worms Armageddon. Miłego oglądania. Postanowiłem zagrać na tym razem randomowej mapie, zamiast na standardowej. Dość w nieciekawej pozycji mnie zrespiono, więc myślę, że użyję blowtorcha na przykład. No i taki mały tunel wykopię. Teraz pora na drużynę niebieskich, hashtag team. Używa dynamitu. No i to nie było najlepsze posunięcie. Więcej sobie szkód zadali niż się ran przeciwnikowi, ale i tak nie zabruło w sumie. Drużyna niebieskich to hashtag team, czyli drugi poziom trudności bota, więc prawie najgorszy w grze. Jest tura Larego, ale całe szczęście nie zrzucił Erznota do wody. No, teraz moja tura. Myślę, że zrobię coś takiego. Okej. Teraz pora na drużynę niebieskich. O. Ale miał dużo szczęścia przy tym. Ale boty mają. Nieźle, no. Dwóch tak załatwić. No, teraz z kolei Alfreda. Bardzo skutecznie usuwa z mapy Lady Marmoladę. Teraz pora na Weafla. I prawidłowo użył granatu. Obrażeń. No czasami nawet można 79, jak się dobrze wceluje z minigana. Nie wiem, czemu teraz mi to zbytnio nie wyszło. Tak samo jak nie wyszedł rzut granatem Robaka 2. Max na krawędzi. Śmieśnik tak w sumie zrespiło. Trzy teamy w jednej grocie. Dobrze. Nikogo z moich tam nie było. Pora na Wardstone'a. I teraz rzucę TNT. Dynamit. Siup. O nie. Oby się to nie zemściło. Źle to wyliczyłem. No i niestety Erznot już pokonany. Jednak się zemściło z tamtym dynamitem. Ale teraz pora na Jonesa.
użyję świętego granatu. No i dobrze użyłem. Drużyna zielonych wkracza do akcji. No i to już po Larym. I teraz myślę, że użyję po raz kolejny palnika. Okej. Okay. Co ciekawe, drugi poziom trudności bota, a i tak więcej przeżyło niż na piątym poziomie trudności. Pora na drużynę zielonych. No też zbyt celni to oni nie są. Niebiescy też obrywają dwa razy. Okej, okay, teraz moja kolej. Mogę użyć czegoś mocniejszego, ale to bym ryzykował, żebym też mógł też wypaść. No ale nie wiem, może lepiej można było to zrobić. Dość dziwna trajektoria strzału. Na początku myślałem, że Alfreda chce zestrzelić, ale wyszło to, co widać. O nie. No takie, jakby to ustalili ze sobą, ale może to rola przypadku, kto wie. Dobra, do ataku. No i git. Drużyna niebieskich już ma końcówkę HP. Więc zobaczę, co jeszcze. Aha, nie trafił. Drużyna żółtych. No, całkiem nieźle wykorzystany atak powietrzny. Nadal czekam na swoją turę. No, trochę inaczej sobie to wyobrażałem. No, ale ważne, że nie straciłem kolejnego swojego żołnierza. CPU 3, o dziwo, nie dobija robaka 2. Teraz co zrobi drużyna żółtych? Użyje bazuki. No ale mało celnie. No, CPU 5 już za dużo HP też nie ma. Dobra, teraz moja kolej. Kolej. No dobra, atak powietrzny. Jakimś cudem przeżył to hałwerek.
I po raz kolejny przeżył. No, trochę obrażeń z tego ognia zadał. Beczki z ogniem czasami są dość groźne. Czego by to użyć? No dobra. Spróbuję drugi raz, albo nie. Myślę, że lepszym pomysłem będzie rakieta samonaprowadzająca. No. I wyszło to bardzo dobrze. Generalnie jest zwykle w tej grze tak, że gołębie działają lepiej, gdy są wysyłane na dłuższy dystans, a rakiety samonaprowadzające na krótszy dystans. I po raz kolejny Hauwerek przeżył. Kurde. Warto w tym miejscu dojść. Myślę, że dobra pora jest, żeby się trochę zagrodzić. No, drużyna zielonych dość niecelnie. No i po raz drugi, ale tym razem to była drużyna CPU 5. A spróbuję go tak zaatakować. Nadal żyje. Jak on się tam trzyma? No, normalnie coś niesamowitego. On nie trafia. Chociaż w sumie ja też go trafiłem, ale tylko częściowo. Kurde, ale goście prawie nie widać. Może wybuchowy gołąb coś poradzi. Nic nie poradził. Trzy HP. Dość długa będzie ta runda. Nie, to jest niemożliwe po prostu. Wreszcie komuś się udało. Ale teraz jestem w dość ciężkiej sytuacji. Spróbujmy rakiety samonamierzającej. Nie, no naprawdę, przecież jak mierzyłem, to inaczej leciało. Dużo bardzo tur minęło, więc pora na Magic Ballet. No i wygrałem. Ale runda strasznie długa była. Już myślałem, że dojdę do nagłej śmierci. Ale udało mi się ledwo to wygrać. No dobra, następną rundę zagramy na mojej mapie. Lecimy z następną rundą.
Teraz moja kolej. Pewnie użyję dynamitu. Również aktywuję jedną z min. No i uciekam. Po raz kolejny użyta została mina. I użyję świętego granatu. Atakuję shotgunem. No i pierwszy strzał się udał, a drugi już nie. Myślę, że najlepiej w tym momencie będzie użyć bomby bananowej, bo jeszcze poprzedniej rundzie tego nie używałem chyba. No trochę obrażeń też dostałem, ale najwięcej przeciwnikom zadałem. I oczywiście powtórka. No, muszę przyznać, że ta broń jest epicka. Robi naprawdę wiele. Shipnat wchodzi do akcji. Ciekawe, co zrobi. No pewnie jeszcze tam dobiję tych moich dwóch, niestety. Jeszcze miną. Dlaczego boty Worms Armageddon w ogóle nie używają dynamitu? Czy to by więcej obrażeń zadało? O nie. Chociaż i tak to dobrze rozegrał. Teraz nie mam kim grać praktycznie. Aj, aj, aj. No muszę się raczej potepać, bo z takiej pozycji to teraz długo nic nie zrobię. Strasznie bot się fokusuje na mnie. To nie jest dobry znak. Kolejny przeciwnik pokonany. Spróbuję tutaj się tepnąć. Rzadko kiedy tu próbuję się teleportować, ale nie mam zbytnio wyboru. Tam już zajął mój przeciwnik. Jeden zielony jest w tej mojej ulubionej kryjówce. Tej na środku wyspy mniej więcej. O, widzę, że kolejni zginęli. No i właśnie ten zielony teraz go widać, w jakim miejscu jest. No i będę teraz spróbować ataki z powietrza, bo jakbym wyszedł, to by pewnie bym nie przeżył tego. Więc atakuję walacze. Czy to wystarczy? To nie, jeszcze 3 HP ma. No i raczej teraz będę próbować zaatakować Horce. Spróbuję minami go zaatakować. O, i to wyszło. Rzadko kiedy ten atak mi wychodzi. O, i udało się. Pięknie. No, poprzednia runda to ledwo wygrałem, ale to już
już trochę lepiej. Muszę jeszcze poćwiczyć, jak grać w trybie z każdym innym teamem. No ale myślę, że i tak mi najgorzej wyszło. No, to by było na tyle. Z tej strony był oczywiście Arket. Do zobaczenia i cześć!